Siema, jestem Isradi, a którym znajdziemy się na serwerze Strangemce.pl. Dzisiaj za mną jest Dogi, siema siema, czyli właściciel Strangemce.pl. I zostawcie sobie łapkę w górę i dzwoneczek, jeśli chcecie, to też możecie wpaść do Dogi. I wszelakie przydatne informacje macie w przypiętym komentarzu i tam trzeba oraz Teamspeaka i Discorda. Tak. I myślę, że byśmy mogli wylosować jakąś rangę, jakie by to były. No tak. Znaczy jeszcze zanim to chcę przypomnieć, że start edycji jest w piątek o godzinie 17, więc ważne, żebyście sobie to zapamiętali, nie wiem, zapisali w kalendarzu, czy nie wiem, kurde, nalepcie sobie na głowę. I przypominajcie, co telefonu mamy, żeby tam telefon wam dali, żebyście mogli zakupić rękę. Mamie powiedzcie, żeby wam przypomniała, że start edycji piątek 17, czy cokolwiek. Zbierzcie ekipę, nie, bo... No kurde, no będą dymy, tak? Poprzednia edycja spoko, dużo graczy grało. Edycja co prawda nie trwała jakoś długo, bo te 2 tygodnie, aczkolwiek i tak uważam, że była udana. Tą edycję chcielibyśmy oczywiście, żeby również naprawdę spoko wyszła. No i co, może najważniejsze informacje, czyli tak, pierwsza założona gilda na serwerze dostaje kurde pizzę, dużą pizzę w nagrodę. Całą rodzinę będziecie mogli wyżywić i wszystko. Tak? Wyznaczona osoba, albo po prostu lider, no nie wiem, no raczej po prostu liderowi tej gildii. Ten kto założy gildię, ten po prostu dostaje dużą pizzę do domu. I nie jakąś wegetariańską, tylko tonę mięcha, tak o. Czekaj, bo ja wtedy się od ciebie wytepałem. I tak, na serwerze ogólnie my przewidzieliśmy wiele, wiele fajnych eventów, gdzie po prostu będzie można zgarnąć trochę siana. Jakieś wiecie, tutaj jakieś klatki, to jakieś 50 PSC poleci. Zresztą na poprzedniej edycji również tak było, aczkolwiek było tego trochę mniej. No i tak naprawdę to są te najważniejsze informacje. Jeśli chodzi o serwer, no to jest to serwer Megadrop, bo jeżeli nie znacie, no to teraz mówię. Jest to Megadrop, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że teraz każdy chodzi do szkoły i po prostu nikt nie ma czasu na to, żeby kopać itemy, więc po prostu tutaj wbijacie na StrangeMC, bierzecie sobie kilo z kickstartu i w 5 minut macie tak naprawdę itemy, a jak komuś się nie chce kopać, to po prostu w sumie możecie zgarnąć sobie rangi. I tak sobie, wow, sobie pomyślałem z Fredim przed odcinkiem, to była moja inicjatywa oczywiście, bo jestem bardzo dobrym człowiekiem, więc na 50 lajków losujemy wam rangę Elegant, czyli rangę za 2 dychy na edycję. A na 100 lajków jak wbijecie, to rozlosujemy wam kozaka na edycję. I w ogóle jeśli chodzi o kozaka dla ludzi, którzy ogólnie kiedyś grali na StrangeMC, to jest oczywiście ranga za 100 zł, taka bardzo elitarna. I ona już będzie do kupienia za 100 zł na zawsze, a nie tylko na edycję. Zmieniliśmy to, ponieważ no, wiele osób po prostu nie chciało wydawać 100 zł, skoro i tak pod koniec edycji by to stracili. Więc teraz po prostu postanowiliśmy, że te rangi będą na zawsze kupowane, więc chyba spoko. Więc co, pamiętajcie, że piątek godzina 17, czekamy na was, mamy nadzieję, że wbijecie, bo naprawdę zapowiada się dobra edycja, przewidujemy tak około 700 osób bez lagów, wszystko testowaliśmy, więc prawdopodobnie nie powinno być problemu. No i to chyba tyle, nie wiem, zapraszasz Freddy, będziesz robił streama? No najprawdopodobniej o 19. Najprawdopodobniej pojawi się stream. Jeśli się z wami widzę, to napiszcie w komentarzu, będę, a przypnę wam serduszko i nie zapomnijcie napisać również swojego niku. A właśnie, i pamiętajcie też o napisaniu swojego niku i tam napiszcie konkurs i swój nick w komentarzu po prostu, nie? Żeby wziąć udział. Dobra, no i co, to chyba tyle. A no i oczywiście łapeczka w górę pod odcinkiem, no. I subik dla Freddy'ego, nie? 100 łapek w górę. Żeby była gitara. 100 łapek w górę. To tyle, nie? 100 łapek w górę i Dogi oddaje mi wypłatę z serwera, więc myślę, że podczamp. A właśnie, bo cała prawda o Dogi była ten w tytule. No to generalnie, pa, zrób na mnie zbliżenie. Cały hajs ze StrangeMC oddaję na klasztor. Tak o. Nie wiem, możecie wybrać sobie jakiś klasztor. Napiszcie do mnie na pewno na Discordzie. Na jaki klasztor przekazać, to przekażemy. Klasztor X Radiego. Elo. Podczampy widzowie.